Hello, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku tej serii. Top 10 kart do kraftowania. Dzisiaj ostatnia frakcja, czyli syndykat. No i tutaj, na wstępie powiem, że no, dla początkujących, syndykat to nie jest najlepszy, ale żeby seria była kompletna, no to i tak trzeba było top 10 kart z e, syndykatu zrobić. Przejdźmy do miejsca 10. Na 10 miejscu znalazł się senior, czyli karta, która potrafi. Zrobić bardzo dużo, ponieważ może nawet przekształcić dwie jednostki w pachołków, e, którzy to później strzelają bardzo dużo, jak zagrywamy karty zbrodni. E, senior dopiero na dziesiątym miejscu, ponieważ wymaga specyficznego deku. Zwykle gra się go na zgromadzeniu tylko i wyłącznie. E, dodatkowo trzeba mieć bardzo dużo zbrodni, żeby to miało sens, ale no w takim deku no, senior jest jedną z kluczowych kart, dlatego myślę, że spokojnie zasługuje e, na miejsce na tej liście. Dziewiąte miejsce za to dla banku Vivaldiego. Jest to bardzo uniwersalna karta dla syndykatu. Jest to wyciągarka, która ma zysk 3, czyli daje monety i podgląda wierzchnią karty oraz dodatkową kartę za każdą monetę. Więc jeśli mamy 0 monet i rzucimy bank, no to dostajemy wybór jednej z czterech kart. No i potem w zależności od tego jak daleko karta jest od szczytu talii, no to kosztuje nas to odpowiednią liczbę monet. No bardzo dobra wyciągarka, tak? W trzeciej rundzie zwykle, jeśli mamy wystarczająco dużo monet, to podglądamy w zasadzie cały dek. Też jak nam się przyfarci i na przykład karta, której szukamy będzie na szczycie talii, no to mamy dodatkowo 3 monety z tego banku. No bardzo dobra, uniwersalna karta w zasadzie do każdego deku Syndykatu. Ósme miejsce dla Azara Javeda, czyli jest to obrońca właśnie Syndykatu który tworzy dwa skarabiusze, jeśli zapłacimy, albo jednego, jeśli nie zapłacimy haraczu. E, tutaj znajduje się na top 10 liście z tego względu, że w syndykacie tych silników jest całkiem sporo. E, czy to jakieś kotki jedne czy drugie, czy to jakiś Saul, czy to jakiś wściekły zmutowany pies, Imkę. No naprawdę dużo jest opcji Ym, w syndykacie, które warto chronić. No też oczywiście Passiflora. E, no punktowo nie jest taki super, no ale właśnie chodzi o tą ochronę naszych silników. Dlatego miejsce numer 8. Siódme miejsce dla latającego Redańczyka. Jest to karta w stylu płotki, tylko że tutaj potrzebujemy kapitału 9, żeby ten Redańczyk wyskoczył z Zaletą tej karty jest to, że w syndykacie zwykle łatwo te monety zbierać. Dodatkowo, jeśli gramy tajnym składem, no to kapitał 7, a nie kapitał 9. No i co, są to darmowe trzy punkty w zasadzie. Też możemy wyciągać tego rydeńczyka w każdej rundzie, jeśli jesteśmy w stanie te monety zachowywać. No, czego chcieć więcej? Tak, darmowe trzy punkty co turę. Bardzo dobra opcja. Miejsce numer 7. Na szóstym miejscu znalazła się Czuła Imkę, czyli bardzo przyjemny generator monet. Na dalekim zasięgu, więc tutaj jest delikatna wada, że można tą imkę przesunąć. Ale no, jeśli nie przesunie tego przeciwnika i ją zostawi, no to generujemy dwie monety strukturę. Dwie monety suture to jest niesamowite value, ponieważ syndykat jest w stanie te monety nawet konwertować w lepszym stosunku niż jeden do jednego. E, na przykład przy użyciu hieny, wtedy możemy na przykład za dwie monety się wzmocnić o trzy, czyli przelicznik jeden do półtora, czyli znaczy półtora punktu za jedną monetę. Czy też jeśli weźmiemy Filipę, no to mamy przelicznik dwa punkty za jedną monetę, powiedzmy. A nawet jak skonwertujemy to jeden punkt za jedną monetę, to jest super. No, imka jest po prostu genialna, tak. Dodatkowo możemy sobie zapłacić za tarczę, ale zwykle nie jest to warte tego. Także zwykle się tej opłaty nie robi i jest to po prostu generator monet. Piąte miejsce dla cyny. No tutaj karta, która jest z kategorii niepostrzeżonych, więc aktywuje scenariusz, to jest istotne. I zadaje wszystkim wrogim jednostkom w rzędzie 2 punkty obrażeń, a jeśli zapłacimy haracz 8, co jest dosyć drogo i nie polecam tego robić, to zadajemy wszystkim wrogim jednostkom 2 punkty obrażenia. Dwa punkty obrażeń, przepraszam. Karta, która no, poprawdzie nie gra w top tier deckach, ale no jest naprawdę solidnym wyborem, jeśli zaczynamy sobie granie syndykatem. Robi bardzo dużo punktów zwykle. No, aktywuje ten scenariusz, tak jak powiedziałem, jest to solidny drop, tak? Chcemy mieć karty, które robią dużo punktów w deku, a Cyna do takich kart należy. Czwarte miejsce, czyli tu za podium e, dla Saula de Navarrete. Jest to genialny silnik, e, który jest jeszcze lepszy, jeśli gramy tajnym składem. Już wtedy ten kapitał jest obniżony, oczywiście. I kar jest to karta, która wzmacnia się w najlepszym wypadku. 3 punkty co turę. 3 punkty co turę, jest to niesamowite. Value, tak. A więc no, myślę, że zasłużone miejsce w top 4. Bo no tutaj jedyne, co trzeba pamiętać, no to żeby te monety w banku mieć, no bo jeśli gramy Dekiem, który nie generuje tych monet dużo, no to wtedy Saul jest słaby, no ale no, nie jesteśmy głupi, prawda? Jak gramy Saula, no to robimy tak, żeby te monety w naszej kieszeni mieć. Trzecie miejsce dla Passiflory. To może być niespodzianka, bo równie dobrze Passiflora mogłaby być ciutkę wyżej, ale jednak zdecydowałem, że znajdzie się na trzecim miejscu, z tego względu, że czasem może być niezręcznie, jak przeciwnik to usunie, albo jak nie mamy wystarczająco kart niepostrzeżonych na ręce. No ale ogólnie, no karta mega dobra, tak? Jak gra się syndykatem, to zwykle gra się właśnie pod Passiflorę. No, jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi, no to te niedyskretne, koko... znaczy te kokoty, niedyskretna, nowigradzka, które są tworzone właśnie przez ten scenariusz, robią niesamowite wartości punktowe, jeśli jeszcze do tego dołożymy inne silniki z ręki, na przykład Adriano, Adriano, Saula, Hersta i tak dalej. Do tych silników jest masakrycznie dużo, i przeciwnik zwykle nie jest w stanie sobie poradzić ze wszystkimi. Także miejsce numer 3, myślę, zasłużenie mogłoby być nawet wyżej. Na drugim miejscu znalazł się Jakub. Jakub, cudowne dziecko. E, no, jest to karta zmieniająca się dla syndykatu, która w drugiej i trzeciej formie robi 12 punktów, jeśli zapłacimy haracz. E, dodatkowo jest spenderem e, po tym, jak została zbufowana. E, no, to jest istotne, tak? W syndykacie czasem brakuje spenderów, i wtedy, na przykład, jest bardzo nam przykro, jak zostaje nam monety na końcu trzeciej rundy. A Jakub zwykle ten problem rozwiązuje. No, bardzo dobra jednostka. 12 punktów za 12 prowizji, praktycznie zawsze. Dodatkowo, właśnie ta opcja na wydawanie monet. Czego chcieć więcej? Do, w każdym deku syndykatu bym grał tę kartę. A na pierwszym miejscu, bezapelacyjnie, najbardziej irytująca karta syndykatu, czyli Filipa Eichhardt, która przechwytuje jednostkę w zależności od tego, ile monet wydamy. Możemy nawet przejąć 9-punktową jednostkę przeciwnika, i wtedy mamy 21 punktów. Eee, za 10 prowizji. Oczywiście przy wydaniu 9 MON, tak. Pamiętajmy o tym, że to nie jest 21 za 10. Tylko temu trzeba wydać. Możemy przejąć silnik przeciwnika, możemy przejąć obrońcę przeciwnika. No jest to niesamowicie dobre. Jak się gra przeciwko syndykatowi, no to jest właśnie największe zagrożenie. Widzicie syndykat, mówicie sobie: eee, znowu muszę grać wokół tej Filipy. No i to prawda, ta karta jest mega mocna. No, tylko trzeba mieć te monety, podobnie zresztą jak to było w przypadku Saula, ale przez to, że jest właśnie takim największym zagrożeniem, no to umieściłem Filipę na miejscu pierwszym. I w ten sposób do... brnęliśmy do końca zarówno tego odcinka z top 10 kart Syndykatu, jak i do końca tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że te listy top 10 kart pomogą Wam zdecydować, jakie karty kraftować no i standardowo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podobała ta seria i ten odcinek też. Nie zapomnijcie wpaść na stream. A ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i widzimy się w następnych materiałach. Pa pa!